Panie, w dniu wczorajszej radnicy. Dziękuję, serdecznie dziękuję. Dziękuję za tą mszę. Dziękuję za to wszystko, co żeście uczynili, za ten pałac. No i dziękuję także, że pamiętacie o mnie, chociaż wyobrażajcie sobie sprawę, że to są dla mnie straszne gorzkie urodziny. Że ten dzień już nigdy nie będzie taki jak kiedyś. Ale serdecznie, bardzo serdecznie Wam dziękuję i proszę o to, żebyście pojutrze uczynili wszystko, by Polska mogła się zmienić. By Polska mogła się zmienić. Decydowali o tym, co się będzie działo dalej w Polsce, co się będzie działo z polską demokracją, bo monopol to monopol formacji, która ciągle, jak dotąd, ja wierzę, że może mi się uda ją przekonać, wierzę, że wielu ludzi się potrafi zmienić, ale ciągle jeszcze posługuje się językiem, którym się nie powinna posługiwać. A już na pewno po tych wydarzeniach, które...